Serdecznie witamy wszystkich hodowców. W dalszym ciągu pozostajemy w sklepie w Grajewie, tutaj u kolegi Wojciecha Ziobroniewicza, którego mamy tutaj na ekranie po lewej stronie, w tej czarnej koszulce. Sylwka niestety współwłaściciela nie ma, gdyż Rafa musiał odwieźć na lotnisko, żeby zdążył, bo on jeszcze musi długą podróż odbyć tam do Belgii. Natomiast tutaj w sklepie zostali koledzy z firmy TO2, kolega Jakub Sałek po prawej stronie w koszuli takiej, no kolor ciężko mi powiedzieć, takie coś między błękitem a białym. Tutaj jednoznacznie możemy Kamila zinterpretować, że jest firmy TO2, bo ma firmową koszulę z logiem. To jest taki bardzo lojalny pracownik, widzę, że... Ja jeszcze nie zasłużyłem. Aha, właśnie, dobrze. No ale jak jesteśmy już przy firmie TO2, to popatrzmy, te produkty, które są tutaj w tych workach, czyli te granulaty, te mieszanki, które dodajemy do karmy, my już kilkakrotnie opisywaliśmy, tutaj widzę, jest 5 worków, ale 2 czerwone, to są tylko, różnią się, że jeden jest chyba 10-kilowy, drugi 20-kilowy, brakuje tu jeszcze jednego koloru. Tak, brakuje tutaj koloru żółtego. Karmy. On jest teraz chyba mało używany, bo to jest ta rozpłodowa. Nie, to jest pierzeniowa. Pierzeniowa. To jest pierzenia, która praktycznie za chwilę zaczniemy ją produkować, bo już są jakieś zapytania, to znaczy ze sklepów, żeby już ten produkt był, ale no myślę, że na dzień dzisiejszy takim najbardziej popularnym produktem i tutaj najbardziej, że tak powiem, który byśmy chcieli przedstawić, to jest AdenoStop. To jest mikrogranulat dla młodych gołębi. Podajemy go 30% w diecie, czyli 30 kg plus 70 kg ziarna. W takiej proporcji, niezależnie czy będziemy to mieszać, czy będziemy podawać jako osobny posiłek, w tej proporcji powinniśmy go dawać, żeby on odniósł jakiś efekt. I co, przepraszam, ważne, bo zwróćcie uwagę, że on jest drobny, właśnie tak jak powiedziałeś, mikro. Tak, bo normalnie granulat... milimetra, o, właśnie. 2,5 mm, czyli jak takie drobne ziarna, powiedzmy jak jakiś kanar czy coś takiego, bardzo chętnie wybierany przez młode gołębie. Dodatkowo ta drobna granulacja zapewnia wysokie ciśnienie podczas produkcji, czyli wyższą strawność tego granulatu. Tutaj mamy wszystkie bardzo strawne surowce, które zapewniają bardzo dobry dostęp do energii i białka. Oraz wapń, fosfor, wszystkie mikro, makroelementy oraz wszystkie witaminy, które są potrzebne naszym ptakom właśnie w okresie wzrostu i treningów oraz lotów. Dodatkowo ten granulat jest zabezpieczony w taki nasz tutaj sposób, że tak powiem, przeciwko różnym patogenom. Są kwasy organiczne, są beta-glukany, czyli ściany komórkowe drożdży, które wzmagają odporność oraz parę innych rzeczy, które razem powiedzmy w takiej kompozycji działają sobie w ten sposób, że no pozwalają dużo lepiej znosić ten syndrom adeno albo po prostu No właśnie chciałem powiedzieć, bo tak mówimy, patogeny, tam syndromy, tu wszystko. Chodzi o to, że po prostu one zapewniają tam, tak jakby walczą z tymi chorobami. Z tymi chorobami oraz budują tą odporność ptaka, tak? To jest bardzo ważne. Nie potrzebujemy potem stosować tylu antybiotyków, tylu różnych innych chemicznych preparatów, które jednocześnie no, pomagają, ale jednocześnie szkodzą na wątrobę, nie obciąża to tak. Nerki, wątroby oczywiście. No i przede wszystkim daje to nam taką uniwersalność, ponieważ kupa tych rzeczy wszystkich, które podajemy z boku, typu witaminy i tak dalej, no możemy ograniczyć tą suplementację naprawdę do absolutnego minimum, ponieważ tutaj wszystko w tym granulacie jest. Mamy. Ten granulat też jest stosowany tutaj u kolegi na wspólnym gołębniku, czyli jest, będzie stosowany na wspólnym gołębniku. Akurat tutaj będzie, ale mamy już przetestowany go na wielu innych wspólnych gołębnikach i to się bardzo fajnie sprawdza, gdzie no naprawdę przy takiej dużej, powiedzmy, inwestycji, przy takim dużym działaniu, no brak jest czasu na wszystko, a tutaj dzięki temu możemy sobie ten czas po prostu wręcz kupić, bo tak podajemy jedną rzecz, a zapewniamy wiele innych rzeczy z boku od razu, prawda? Mamy też tutaj właśnie jak te preparaty, to warto wspomnieć, że one je się stosuje w proporcji 30%, się dodaje do karmy, tak? Taka jest średnia, powiedzmy, jakby tak policzyć sobie, jednych trochę mniej, drugich trochę więcej, wszystkie taki program po prostu stosowania jest oczywiście na stronie i w katalogu, więc zachęcam do sprawdzenia, ale jakby to uśrednić, to rzeczywiście przy 30% stosowania tych granulatów osiągamy jakiś taki, powiedzmy, zamierzony już optymalny skutek, ten taki. Optymalny skutek. Nie jest to za dużo, nie jest to za mało, ale tyle musi być podane, żeby tak naprawdę uzyskać jakiś efekt. Tutaj jeszcze popatrzmy, bo mówiłeś o obciążaniu wątroby, nerek, a tutaj mamy chyba od razu taki środek aquahol, co z tego co widzę, to jest chyba coś, co służy do tego właśnie, żeby taką wątrobę zregenerować łatwiej, szybciej, później, może tak? Tutaj weźmiemy bez ceny, bo jest produkt oczywiście bezcenny. Aquahol to jest, generalnie jest bardzo dużo produktów tego typu na rynku, które mają tą właśnie taką, powiedzmy, podobną nazwę, sedohol, wszystkie inne, herbohol, dexahol i tak dalej. Alkohol. Alkohol, jak najbardziej. Jest to zdecydowanie, nie jest to zdecydowanie alkohol, ponieważ jest to mieszanina
Jest to mieszanina witamin z grupy B, choliny, metioniny oraz betainy. Produkt jak najbardziej wpływa pozytywnie na wątrobę, pomaga nam regenerować właśnie ten organ jak najbardziej. Jest to taki właśnie typowy tonik wątrobowy. Drugą nazwą to jest tonik wątrobowy i to oddaje, można powiedzieć, sens tego produktu, tak? Produkt jest w 500 i w 1000, czyli tak naprawdę dla każdego tutaj znajdziemy jakąś taką, powiedzmy, rozsądną ilość. No i cena jest przystępna, ponieważ 500 ml kosztuje 30 zł, to jest naprawdę w sklepie. Cena detaliczna. Tutaj taka cena jest detaliczna, ustawiona dla wszystkich sklepów, nie ma taniej, nie ma drożej. Mogą się gdzieś o złotówki różnić, to już jest kwestia tego. Złotych, tak. To nie są jakieś tam różnice. Jeszcze jak Krzysztof bym dodał o tym granulacie, na przykład tutaj bardzo chwalą sobie hodowcy tych krótkodziobów, tych rasowych gołębi, ponieważ ze względu na wiele... Że drobniutki tak, jest. Że jest drobny, ale mieszają na przykład ten na adeno z tym proteinowym dla młodych w tym okresie. I naprawdę ci ten proteinowy dla młodych, to który zielony. To jest? Zielony. On jest nieźle otwarty, ale on też ma taką granulację jak ten tutaj. Dokładnie. Znaczy nie mamy go tutaj chyba. Nie, on jest. Nie, on jest dokładnie tak samo wygląda. Tak, więc tak. Wszystko te 2,5 tak, milimetra, tak jak mówiłeś? Dokładnie. Mam też paru u siebie takich hodowców, nie tylko krótkodziobych, mam też hodowców zamojskich, wysokolotnych, którzy są bardzo zadowoleni z tych produktów. No generalnie produkty są naprawdę tworzone tak naprawdę dla hodowcy, no i zależy nam też na takiej uniwersalności, żeby każdemu on przypasował. Tutaj produkt. Właśnie mamy te produkty, to jest część, bo widzimy zakwasacz, jeszcze Aquacid, Aqua B Complex, Aqua Amino, Aqua Elektrolity i Avi Pro. TJW Avi Pro to jest taki granulowany probiotyk, dobrze. Granulowany probiotyk, możemy sobie tam w innych filmach szerzej zobaczyć dokładnie o tym produkcie. Kolega nam na targach właśnie pokazywał dokładnie, otwierał to opakowanie, zobaczył także ktoś, kto będzie chciał może do tego filmiku wrócić. Natomiast te osoby, które będą zainteresowane tymi produktami, mogą tutaj do Grajewa, do kolegi Wojciecha przyjechać i te towary tutaj wszystkie, o których mówiliśmy, firmy TJW nabyć. Także na razie dziękujemy, do zobaczenia, no i zapraszamy w godzinach tych, które tam na początku pokazywaliśmy, nawet w niedzielę. Od godziny w niedzielę 9 do... Od 7. Od 7 już. Od 7 do 11. No patrzcie. To jest właśnie, tutaj jest rynek taki gołębiarski, co teraz mało się zdarza w tych miasteczkach. Mm-hmm. No i hodowcy w sumie prosili nawet, żeby to otwierać w niedzielę. Ja myślę, że tutaj też nie ma w okolicy takiego sklepu drugiego, który no generalnie, nie tylko nasze rzeczy, bo tu jest bardzo szeroki asortyment, no tutaj można przyjechać, naprawdę podejrzewam, że w promieniu 70-80 km nie ma takiego sklepu. Bardzo dobrze zaopatrzony jest, przestronny. No dalej mamy już jakieś większe. Aha, i co najważniejsze, nie ma problemu z parkowaniem, bo widzę, są szerokie chodniki i jest miejsce. Jest tutaj z tyłu też plac, także nie ma problemu. Także zapraszamy, a bardzo dziękujemy teraz za tutaj umożliwienie nam wizyty w tym sklepie. Do zobaczenia, dobry lot.